Jedni wyjeżdżają na misję na wschód, a inni na zachód na misję. Wielu naszych rodaków wyjechało na przykład do Irlandii i oczywiście za nimi też pojechały kolędy, które śpiewali w czasach, kiedy nie mogli wrócić na święta do domu. I to jest o tyle istotne w Irlandii, że tam nawet istnieje festiwal takiej muzyki świątecznej, gdzie prezentują swoje kolędy najważniejsze grupy narodowościowe mieszkające na tej wyspie, czyli przede wszystkim Polacy oraz Irlandczycy. Ale ciekawe jest, że pierwsze miejsce zajęła kolęda napisana przez nowo powstałą grupę narodowościową, kolęda polsko-irlandzka. Jako Pan naszemu.